Witajcie. Przyszedł właśnie czas, żeby napełnić te dwa pozostałe mauzery. No ale zanim to nastąpi, to muszę sobie zrobić podłoże. Jak tu widzicie, mam wannę. Tam czubek, widzicie, drugiej wystaje. I te dwie wanny sobie zapełnię tą trawą z zeszłego roku jeszcze. Bo jeszcze świeżej nie kosiłem. O, świeża to jeszcze już na dniach też by się przydały uprzykosi, bo już taka sporawa jest nawet dosyć. Ale tamta mi trawa została i tamtą sobie użyję. Jeszcze wam opowiem przy trawie, dlaczego tamta właśnie, a nie świeża. Tu jak widzicie, zostało mi sporo tej trawy. I ją chcę właśnie jeszcze zrobić z niej gnojówkę, nie tak od razu do dżownic wpuścić. Dlatego, że jak sobie zobaczycie, to ona jest sucha. Tu jak widzicie, jakieś grzyby, nie grzyby białe, takie ją zaatakowały. No ale ona jest sucha. Ja myślałem, że wiecie, nawet takie deszcze obfite były, czy po tej zimie. No to, że ona taka, wiecie, będzie mokra, taki bardziej konsystencja jakiegoś obornika przypominała coś. A to jest, widzicie, takie suche. Tu widzicie, badylka rosną, to wszystko pójdzie przerobione, zostanie jeszcze raz na gnojówkę. Mi się wydaje, że może takim sposobem przynajmniej ta gnojówka będzie jeszcze lepsza, bo już będzie dużo więcej tutaj tych mikroorganizmów, bo jakby nie było, troszkę leży. One tam pracowały, wiecie, jak zielone było, tak, grzało się to wszystko. Miały dużo azotu, więc miały co jeść. Zobaczymy właśnie, jak ona szybko się zrobi, jaką konsystencję będzie miała, bo ja obstawiam, że właśnie dość szybko się zrobi i będzie taka czarna, taka typowa smoła, nie tak jak, wiecie, robi się czasem gnojówkę i po tygodniu, po dwóch jeszcze ma taka zielonkowata, jest, myślę, że tutaj tydzień, dwa max i już będzie taka, wiecie, smoła, tak? Mocno czarna. I będziemy jej używać jako podłoża dla naszych dżownic. Jeszcze sobie tarczuszką przywiozę właśnie tam do tych wanien. Wanny tam jeszcze muszę te odpływy trochę pouszczelniać, bo to ja folią poobkręcałem sobie te spusty tam pod spodem, ale to wiadomo, po zimie trochę popękało i tak dalej. Może trochę przeciekać, więc sobie ogarnę to. Ogólnie to planuję zamiast tych wanien dodać mauzery, tak? Bo z tymi wanami się pierdziela tam, a guzik tego wychodzi. Wiecie, mauzer bym postawił nawet taki z koszem. To by mi 3 razy tyle zrobił tego, jak nie lepiej. I lżejszy przede wszystkim jest. Być może jeszcze dokupię tych mauzerów, jak mi się uda. I właśnie pójdą tak pod te rynny, żeby zbierać wodę i do robienia gnojówki. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy tak dużo potrzebuję, bo teraz będą stare ziemniaki i tak dalej, to będę to głównie dawał. A tego wypełniacza już tak bardzo nie będzie mi potrzeba. Ewentualnie znowu na zimę. Tutaj wam jeszcze pokażę te malinki, które sadziłem. Zobaczcie, praktycznie wszystko się przyjęło. Mówię, trochę chwastu jest. Będzie trzeba od jednoliściennych prysnąć. Ta jakoś tak nie mrawo, ale tu jak widzicie, coś tam pączy, jakiś puszcza. Więc praktycznie wszystko się przyjęło. Trochę sucho. Trzeba będzie je podlać, żeby tam miały tą wilgoć na start. Ale wszystko w jak najlepszym porządku. Dobra, jeszcze wam pokażę, jak tą trawę przygotowałem sobie w wannach. Jak to wygląda. No i jak widzicie, tutaj akurat deszcz pada, więc ładnie mi tą wannę napełnia. Jak mi się ona przeleje, to też się nie przejmuje. Tutaj sobie przywiozłem pierwszą taczuszkę. Biorę tam, gdzie cieniej było na tej kupie, tak jak widzicie, to takie w miarę jest jeszcze takie trochę mokrawe. Także nie ma problemu, żeby z tego przywieźć i trochę tego naładować. Myślę, że takie ze dwie taczki tutaj wrzucę na jedną wannę i będzie ok. Widzimy się jeszcze, jak już całkiem to uzupełnię, to wam pokażę, jak to wygląda. No i tak to wygląda. Udało mi się tu zmieścić po półtorej taczki na jedną wannę. Patrzcie już, jaki fajny to ma kolorek. Już te, wiecie, wszystkie te grzyby, nie grzyby już. Tutaj wszystko w tej wodzie zaczyna się troszkę rozpuszczać. Jak wam pokazywałem, siła aż było pod spodem. Teraz pokażę wam jeszcze tą drugą wannę. Mniej więcej to samo wszystko wygląda. Powiem wam, że dużą robotę zrobił ten deszcz. Tak myślałem, że jeszcze szlaufem będę musiał tu pompować wodę, a tu nagle deszcz przyszedł, zaczął padać. I to dość obficie.
Też fajnie, że on, wiecie, z wierzchu też tutaj zachodzi. To mi to wszystko zrasza i zobaczcie, jakie to wszystko takie mokre też jest. I fajnie już będzie pracowało. Nie będzie już tak tego do góry wypychać. Wiadomo, że trochę zawsze będzie do góry wypychać, ale już jak takie mokre jest, to już nie aż tak bardzo. Trochę z wierzchu będzie przesychać. Nawet jak nikt do tego nie będzie zaglądał. Przyjadę, to sobie, wiecie, ten wierzch wezmę na spód. Na górę wrzucę tego, co pod spodem będzie. Takie mokrzejsze, ono będzie ściekać na to suche. I to suchy moment też się zrobi takie mokre. Także czekamy. Jak przyjadę, podłoże już zapewne będzie gotowe, aby jeszcze pociąć mauzery i będziemy wrzucać dżownicę do pozostałych dwóch mauzerów. No i wtedy to już hodowla ta wystartuje. Będę jeszcze za kilka miesięcy wiaderkami wybierał te dżownice. Do następnego. Cześć.